Kiedy myślimy o ocenianie kształtujące, myślimy Danuta Sterna. To ona 17 lat temu z wiarą, przekonaniem i uporem wprowadziła ocenianie kształtujące do polskiej szkoły. Dziś poprowadzi dla Państwa panel, do którego zaprosiła 5 wspaniałych nauczycieli i nauczycielek. Każdy z nich jest wieloletnim liderem klubu szkoły uczącej się. Już widzę, że jesteście kochani wszyscy z nami. Witam Was serdecznie. Mam ogromną przyjemność przedstawić Danutę Sternę, matematyczkę, ekspertkę oceniania kształtującego, ekspertkę programu Szkoła Ucząca się, ale i rysowniczkę również. Małgorzatę Wiśniewską, nauczycielkę matematyki w Szkole Podstawowej w Babicach. Marię Ośnińską, nauczycielkę języka angielskiego w Podwarszawskiej Szkole w Piastowie. Dzień dobry. Teresę Michalak, wicedyrektorkę Szkoły Podstawowej w Karniewie, nauczycielkę biologii i socjoterapeutkę. Dzień dobry. Beatę Wilmanowicz, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i religii w Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu, mentorkę, trenerkę i asystentkę szkół w programie Szkoła Ucząca się. Oraz Romana Setę, dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcinie, wieloletniego współpracownika Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z takim kalejdoskopem nauczycielskich doświadczeń pozostawiam Państwa na najbliższy czas naszej konferencji. To ja witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i chciałam, mam taką przyjemność prowadzić ten panel razem z liderkami i liderami klubu szkół uczących się. Powiem tylko jedno, że szkoły w tym programie wybierają sobie wyzwanie i część z tych szkół, ze szkół wybrała sobie właśnie jako wyzwanie samosterowność. I dlatego zaprosiliśmy kilku przedstawicieli, aby razem omówić, jak to w ich szkołach wygląda, jak nad tym pracują. Poproszę o następny slajd. Dlaczego ocenianie kształtujące? Tutaj już wszyscy, i Natalia, i Bill mówili o ocenianiu kształtującym, ale chciałam powiedzieć, że po prostu samosterowność to jest 5. strategia. Ja chciałam tylko zapytać, czy wy nie macie jakiś pogłos, bo ja słyszę siebie 2 razy. Nie, nie, nie? Dobrze. I popatrzcie, 5. strategia to jest właściwie sama samosterowność, zupełnie, dlatego że to jest tak, mówiąc hasłowo, odpowiedzialność i samodzielność. Dlatego w tytule tej konferencji mamy od oceniania kształtującego do samosterowności. Poproszę następny slajd. Myśmy tutaj na potrzeby tej konferencji ograniczyli się do takich 4 obszarów. To są takie obszary, które warto by było nad nimi pracować, aby uczeń w ogóle miał szansę być samosterowny. Troszeczkę będę się powtarzać, bo niektóre z nich już zostały wcześniej omówione, ale jest to, znaczy nie mówię tak, że to jak będziemy, jakie wszystkie zrobimy te punkty, obszary, zagospodarujemy, to już uczeń każdy będzie samosterowny. No tak to nie jest, to jest praca, która nas czeka przez cały czas, ale bez niej, bez dbania o te obszary, to szanse mamy małe, aby uczeń wziął ten proces uczenia się w swoje ręce. Poproszę o następny slajd. I pierwszy ten warunek to było bezpieczeństwo i dobre relacje. I teraz chciałabym tak słowami ucznia powiedzieć, co to dla niego może oznaczać. On się czuje bezpieczny, tak bezpieczny w sensie nie fizycznym, tylko psychicznym i w kierunku samosterowności, jeśli jest doceniany, a nie oceniany. Niektórzy mówią, że krytyka i inne rzeczy, że to motywuje, ale w większości tak nie jest. W większości ludzie chcą być doceniani. Drugie, że jest zauważony i ważny. Dla kogo on jest ten zauważony? Przez kogo jest zauważony? No przez nauczyciela, ale i też przez kolegów i koleżanki. Że atmosfera, która jest na lekcji, jest taka, że każdy z nas jest ważny i nie jest krytykowany. Następne to jest poczucie własnej wartości. No to jest sprawa bardzo trudna i właściwie szkoła no nie współpracuje w tym kierunku, żeby uczeń miał poczucie własnej wartości. Dlatego warto jest myśleć o tym właśnie tak na co dzień. W jaki sposób robić to, żeby uczeń nie stracił swojego poczucia wartości. Bo jak się rodzi, to ma poczucie wartości, więc warto, żeby nie stracił.
Następne to jest tworzymy drużynę. To znaczy cała klasa jest jedną drużyną i nie rywalizujemy ze sobą, ale dbamy o to, aby żeby każdy był takim równoprawnym członkiem, żeby każdemu się udawało. To jest taka rzecz, o której ja myślę teraz bardzo mocno i teraz w tym zdalnym nauczaniu, w momencie, kiedy właśnie jesteśmy samotni, to trzeba robić wszystko, aby ta drużyna istniała. Następne to jest, mogę liczyć na pomoc. Na pomoc oczywiście nauczyciela, jeśli mam trudności, mogę się przyznać do błędu, chcę powiedzieć o tym i mogę uzyskać pomoc, jak również od pomoc od innych uczniów. I tutaj to też nie jest takie szkolne, dlatego że jeżeli my uzyskujemy pomoc od kolegi lub koleżanki, to niektórzy nauczyciele mówią, ściągasz. A tu nie chodzi o to, chodzi o to, żebyśmy się uczyli wzajemnie od siebie, żeby jeden drugiemu pomagał w czasie procesu uczenia się. Mogę liczyć na życzliwość i rozmowę. Życzliwość, czyli życzliwość od innych uczniów, to tutaj też jest bardzo ważne, aby nie było przemocy rówieśniczej, ale też od nauczyciela. To znaczy, że jestem właśnie ważny dla tego nauczyciela i że mogę do niego przyjść z każdym problemem, że mogę porozmawiać. Tych warunków, jak widać, jest sporo, a ostatnio to są dobre relacje z nauczycielem i z rówieśnikami, o które też gdzieś nauczyciel może zadbać, nie tylko o relacje własne z uczniem, ale również o relacje między uczniami. Poproszę następny slajd. I tutaj bardzo bym poprosiła Beatę Wilmanowicz ze szkoły w Toruniu, aby nam powiedziała, w jaki sposób wy w szkole dbacie o to bezpieczeństwo, o poczucie bezpieczeństwa waszych uczniów. Bardzo cię proszę. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że to wszystko, co tutaj słyszymy, jest tak piękne, że mogłoby się wydawać, że nie jest prawdziwe. A jednak jest, da się to zrobić. I my w szkole mamy tak naprawdę takie poczucie, że bezpieczeństwo jest bardzo potrzebne. Właśnie nie tylko to fizyczne, choć o nie też bardzo dbamy, ale ono, takie bezpieczeństwo ucznia, relacje i dobra atmosfera, to jest coś, co właśnie buduje samosterowność ucznia. I dlatego stawiamy w naszej szkole na taką bardzo rodzinną atmosferę, żeby uczniowie mogli nie tylko dobrze czuć się ze sobą, ale również w relacjach z nauczycielami. No oczywiście stosujemy ocenianie kształtujące, staramy się je wprowadzać we wszystkich klasach, stosujemy wiele technik, odeszliśmy też już drugi rok od ocen, nie tylko w klasach młodszych, ale właśnie we wszystkich klasach od 1 do 5. W przyszłym roku przejdziemy również z tym do klasy 6. Stosujemy informację zwrotną. Ta informacja zwrotna ma na celu nie ocenić, ale docenić ucznia. I tego właśnie w tych informacjach nie może zabraknąć. Bardzo nam się to sprawdza teraz w edukacji zdalnej, gdzie ten nauczyciel tym ciepłym słowem przekazanym dziecku w formie takiej, nawet w czasie lekcji, takiej informacji, to daje taki miód na serce, którego może dziecko na co dzień nie słyszy. Daje wiele też zaufania. Dzieci, jak otrzymują informację zwrotną, nie boją się. Nie boją się nauczycieli, nie boją się sprawdzianów, testów. Chętnie na nie przychodzą, bo mogą dowiedzieć się właśnie czego się jeszcze powinni, z czym się jeszcze powinni troszeczkę ukształtować, jakieś umiejętności, czy co jeszcze doczytać, bo taką informację dostają. Dajemy też dziecom wybór. Dajemy dzieciom wybór nie tylko w zadaniach. Ja od pierwszej klasy stosowałam zadania domowe do wyboru. Dzieci mogły wybierać sobie, jakie chcą wykonać zadanie, jakie i na kiedy je zrobić, ale stosujemy też taką metodę we wszystkich klasach. Więc tak jak już tutaj dzisiaj nawet słyszałam, że termin mogą sobie wybrać, gdzieś tam w kalendarzu zapisujemy. Następnie możemy też w ten sposób dotrzeć do uczniów, których no niestety za tym ekranem monitora teraz nie widać. Mamy taki problem, że chcemy teraz wypracować sobie takie metody, gdzie docenimy uczniów, których teraz w tej edukacji nie widać. Na korytarzu
mogliśmy za coś pochwalić, mogliśmy wykorzystać umiejętności takie organizacyjne ucznia i docenić chociażby jego nawet porządek na stanowisku pracy, a teraz jest to niemożliwe. Więc takie dawanie zadań, gdzie dziecko może dokonać wyboru, jest tutaj bardzo ważne. Może czasami ktoś woli narysować, a nie opisać. Może zrobić w formie plakatu czy jakiejś pracy plastycznej i taki wybór też dajemy. Zresztą samorządność w naszej szkole ma bardzo duże znaczenie. Uczniowie dokonują wyboru co do różnych imprez czy zajęć pozalekcyjnych, a także nawet zakupów. Staramy się być przewidywalni. To znaczy, co to znaczy? Że uczeń nie jest zaskakiwany, wyrywany na przykład do odpowiedzi, albo nie staramy się sprawdzać tego, co nie jest konieczne. A w tych warunkach, w jakich dzisiaj pracujemy, nie zawsze jest sprawdzalne, prawda? Bo nie warto sprawdzać, czy ktoś tam siedzi na przykład po drugiej stronie monitora, bo może zrobić to bardzo sprytnie i nigdy tego nie ocenimy. Więc nie kontrolujemy zbędnych rzeczy. Pozwalamy uczniom pracować w grupach. Uczniowie mogą się spotykać na takich przez nas zaplanowanych, no tak jak tu jesteśmy, tymi followersami, czy takim cieniem ucznia, że jeżeli mają taką potrzebę, mogą z nami porozmawiać. Wychowawcy klas w większości mają grupy z uczniami na Facebooku i porozumiewają się jeszcze w takich bieżących sprawach, natomiast w młodszych klasach nauczyciel telefonicznie porozumiewa się z uczniem. Jeśli rodzic na przykład zgłasza, że uczeń stracił jakąś chęć czy ochotę, to taki bezpośredni kontakt nauczyciela jest, choćby telefoniczny. I to wszystko właśnie pomaga uczniom w samodzielnej organizacji własnego procesu uczenia się. A my tylko pomagamy uczniom właśnie wziąć taką odpowiedzialność za swoją naukę. I to myślę, że jest bardzo ważne, przynosi nam wiele, wiele satysfakcji, a nasi uczniowie no, naprawdę odnoszą duże sukcesy i mamy świetną atmosferę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zauważyłam tutaj takie kilka punktów, mianowicie, które się będą oczywiście powtarzać, czyli brak stopni, partnerstwo i rozmowy, możliwość wyboru i też jasna komunikacja oczekiwań chyba i partnerstwo chyba, tak, to, no partnerstwo chyba tutaj też wychodzi naprzód. Bardzo proszę, następny slajd. On jest tylko informacją. On jest informacją o tym, że będziemy mieli warsztat na właśnie ten temat, który poprowadzi Ela Elmrych, asystentka w szkole klubu SUS i właśnie Beata Wilmanowicz. I tytuł tego warsztatu jest 5 sposobów na uczniowskie zaufanie. Bardzo ładny tytuł i myślę, że zaufanie to jest klucz właśnie do bezpieczeństwa. Poproszę następny slajd. I teraz drugą grupę, ten obszar, o którym mówimy, to jest samodzielność. I kiedy taki uczeń naprawdę jest samodzielny? No powiem tak, potrafi organizować swój proces uczenia się. No, chciałabym widzieć naprawdę ludzi, nawet i dorosłych, którzy naprawdę potrafią zorganizować swój proces uczenia się. Tego się uczymy bardzo długo i prawdopodobnie musimy stwarzać takie właśnie warunki do tego, żeby uczniowie potrafili ten proces sobie organizować. Szczególnie w tej chwili, kiedy oni uczą się zdalnie i poza lekcjami, to trudno mieć wpływ na ten proces, ale może i dobrze, może dzięki temu właśnie nauczą się. Drugie to jest praca samodzielna, nie samotnie, o tym mówiła już Natalia, więc nie będę dużo razy mówić, ale to jest właściwie bardzo ważne, żeby nie mylić, że samotnie, że ty masz to zrobić samotnie, to jesteś samodzielny. O tak to nie jest. I następne, sam dochodzi do rozwiązania problemu. To znaczy, że nauczyciel mu nie daje wskazówek, jak ma po kolei dojść do rozwiązania, tylko daje mu możliwość samodzielnego dochodzenia. Możliwe, że czasami nawet to nie jest dobry kierunek, ale dać możliwość po prostu przejścia tej drogi samodzielnie. No i możliwość wyboru, o której już tutaj było, i ten wybór wygląda na taką magiczną sprawę, którą jeżeli ją zrobimy, to właśnie wtedy jest to droga do samosterowności
w uczeniu się. Bardzo poproszę o następny slajd. I tutaj jest, bardzo bym poprosiła Małgosię Wiśniewską, aby nam ze szkoły w Babicach, aby nam powiedziała, jak tą samodzielność w szkole próbujecie wprowadzić. Ja zacznę od rzeczy oczywistej. Każdy nauczyciel chciałby, żeby jego uczeń był samodzielny i odnosił sukces. No niestety nie zawsze to wystarczy, że chcemy. My w szkole monitorujemy aktywność ucznia, ich zaangażowanie w procesie uczenia się. No i zaobserwowaliśmy rzecz, która nas nie zadowalała, że uczniowie owszem pracują, ale generalnie ograniczają się do tego, co my im zaproponujemy. Oni wykonują, podejmują różne działania, ale właśnie te, które pochodzą od nas. Nie o to nam chodzi. To nie jest samodzielność. Zaczęliśmy się zastanawiać, co my, nauczyciele, i jak możemy zrobić, żeby uczniowie byli bardziej samodzielni. Stwierdziliśmy, że proces osiągania samodzielności jest trudny, jest długotrwały i wymaga wiele pracy, ale pomimo to podjęliśmy go wszyscy. Wszyscy nauczyciele pracowali nad samodzielnością i nadal pracują nad samodzielnością ucznia, bo to chyba nigdy się nie skończy. Nigdy nie możemy powiedzieć, że już wszyscy nasi uczniowie są samodzielni, załatwione, my mamy z górki. To tak nie działa. Ponieważ to jest zmiana, zaczęliśmy ją od siebie. Cóż takiego zrobili nauczyciele? Nasi nauczyciele zmienili sposób prowadzenia lekcji. My przygotowujemy lekcje, ale na zajęciach nasza aktywność jest bardzo ograniczona i przechodzi na ucznia. To uczniowie działają. Tak jak już tutaj słyszałam, popełniają błędy, ale to dobrze, my też tak uważamy, bo oni uczą się na tych błędach. Nasi uczniowie dyskutują, szukają argumentów, uczą się wzajemnie od siebie. Oni dokonują wyboru i podejmują decyzje. Można by powiedzieć, że próbują przejąć odpowiedzialność za swoje uczenie się. Ale w tym wszystkim jest jedna rzecz. Mają świadomość, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i wskazówki od nauczyciela. Nigdy nie są pozostawieni sami. Mówiąc o dojściu do samodzielności, stwierdziliśmy, że dla nas w naszej szkole ważna jest możliwość wyboru. Uczeń ma możliwość wyboru zarówno w szkole, jak i w domu przy odrabianiu prac domowych. Na czym polega ten wybór w szkole? No, u nas ten wybór dotyczy lekcji, dotyczy zajęć pozalekcyjnych, a nawet przerw. Na przerwach też mogą wybierać sposób spośród listy zaproponowanych, jak chcą tą przerwę spędzać. Na lekcji decydują, kto z kim i jak pracuje, czyli wybierają formę pracy, wybierają sposób wykonania zadania, sposób prezentacji wyników wykonanych przez siebie zadań. Mogą też, pracując, podsumowywać, decydować o tym, czy chcą, czy nie chcą i jeżeli chcą, to w jaki sposób. A praca domowa, ustaliliśmy, że nasi uczniowie będą mogli nie tylko wybierać sposób wykonania pracy, ale też ilość, stopień trudności i to, czego się najpierw bardzo obawialiśmy, ale okazało się, że to jednak nie było złe. Mogą podjąć decyzję, czy będą wykonywać pracę, czy mają też wybór, wykonam pracę lub nie. Szczególnie teraz, kiedy uczymy się zdalnie. Wszyscy mówimy, że to jest bardzo trudne dla nauczycieli, dla szkół, ale to jest niesamowicie trudne dla uczniów. Samodzielność i umiejętność dokonywania wyborów jest bardzo istotna przy pracy uczniów. W tej chwili przy nauce zdalnej. Obserwujemy, że ci uczniowie, którzy w pewnym stopniu są samodzielni, są bardziej twórczy. Oni łatwiej, nie mówię, że potrafią organizować swoje uczenie się, ale na pewno przychodzi im to łatwiej. Oni podejmują wyzwania i przede wszystkim nie zniechęca ich to, że napotykają na różnego rodzaju trudności. My w naszej szkole bardzo głęboko wierzymy w to,
że dzisiaj samodzielny uczeń to w przyszłości samodzielny dorosły człowiek. I to jest dla nas mobilizacja do tego, żeby dalej pracować nad tym wyzwaniem. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu. Ja tutaj zauważyłam, że to, o czym mówiłaś, to tutaj jest taka bardzo ważna rzecz, że to więcej powinien mieć decyzji i pracy uczeń na lekcji niż nauczyciel. To, bo często się tak zdarza, że to nauczyciel wychodzi strasznie zmęczony z lekcji, a to odwrotnie, to uczeń powinien wychodzić zmęczony tym, co robił, a nie nauczyciel, ale nauczyciel ma tylko pomagać. I to jest jedna rzecz, którą mówiłaś dużo o decyzjach uczniów i o tym właśnie też partnerstwie. To partnerstwo wydaje mi się takie tutaj po prostu się przewija cały czas, bo dawanie możliwości wyboru to też jest po partnersku traktowanie uczniów. To poproszę następny slajd, który będzie zapowiedzią następnego warsztatu, który się odbędzie 16 grudnia. I poprowadzi go Małgosia Ostrowska, asystentka też z klubu SUS, z szkoły uczącej się, i Małgosia Wiśniewska, która do nas przemawiała i będzie się nazywał Jak wspierać, a nie wręczać uczniów w uczeniu się. Czyli to właśnie jest kwintesencja, prawda? Dlatego, że my podając im i zmuszając ich do czegoś, to ich wyręczamy, a nie powinniśmy ich wyręczać. To poproszę teraz następny slajd. No i trzecia grupa to jest pomoc w uczeniu się. Też już o tym było dużo, ale jeszcze raz powiem. Tutaj chcielibyśmy się skupić nie na takiej pomocy, takiej zupełnej, że są konsultacje, że ja czegoś nie rozumiem, to ja mogę wam przyjść, ale to też oczywiście jest ważne. Ale bardziej nam chodzi tutaj o dwie rzeczy. Jedno to jest jasno wyrażone oczekiwania. I to ma duży związek oczywiście z ocenianiem kształtującym, bo podawanie kryteriów sukcesu, które są tak bardzo cenione przez uczniów tutaj, to są oczekiwania, czyli nasze kryteria sukcesu. Drugie, ustalenie zasad. Każde dziecko lubi zasady, których się może trzymać. I wtedy, jeżeli lubi też, wiadomo, kiedy coś się zdarzy, czyli jest określony harmonogram i przewidywalność. Ja nawet tutaj muszę powiedzieć, że kiedyś robiłam taki ankietę wśród moich uczniów licealnych i oni mówili, że tego, czego najbardziej nie lubią, to nieprzewidywalność u nauczyciela. Że nauczyciel raptem przychodzi i robi coś, czego oni kompletnie się nie spodziewają. Nie to, żeby im proponował jakąś fajną sprawę, tylko po prostu ma zły humor i to rzutuje kompletnie na całą lekcję. No a druga sprawa to jest udzielanie informacji zwrotnej do pracy ucznia i to już było mówione. My troszeczkę inaczej niż Bill może podchodzimy do informacji zwrotnej, znaczy inaczej ją rozkminiamy, bo po pierwsze to jest to, co uczeń zrobił dobrze, zgodnie z kryteriami, to co uczeń powinien zmienić, bo nie zrobił dobrze, ale też jak powinien to poprawić. To znaczy wskazówka jak, bo jeżeli on nie wie jak, no to trudno mu poprawić. I to ostatnie to jest to, o czym Bill mówił, czyli jakieś wskazówki, jak ma dalej pracować. Poproszę następny slajd. I teraz poproszę najpierw Teresę Michalak ze szkoły w Karniewie, aby nam powiedziała, jak to te jasno wyrażone oczekiwania w szkole u nich istnieją. Bardzo proszę, Teresa. W naszej szkole ocenianie kształtujące jest wdrażane już od wielu lat. Dlatego też zagadnienie, jasno wyrażone oczekiwania są bardzo dobrze znane naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom. To jest po prostu nasza codzienność. Lekcja nie jest nigdy tajemnicą dla naszych uczniów. Zawsze prowadzona jest w oparciu o pierwszą i trzecią strategię oceniania kształtującego. Pierwsza strategia mówi właśnie o znanych uczniom celach i o kryteriach, czyli o oczekiwaniach. Trzecia zaś o przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej co do pracy, którą właśnie wykonali czy wykonują. Uczniowie zawsze wiedzą, czego od nich oczekujemy i jasno formułujemy cele lekcji i staramy się zawsze upewnić, czy uczniowie rozumieją te cele i czy są one dla nich jasne, zrozumiałe, po to by mogli, po to byśmy wspólnie mogli te cele realizować. Celom towarzyszą drogowskazy, a więc stanowią je
kryteria sukcesu, czyli u nas w dalszym ciągu lubimy jednak określenie na co bezu, czyli na co uczeń ma zwrócić uwagę. Te kryteria sukcesu są formułowane do lekcji, do zadań edukacyjnych, do prac samodzielnych, do jakichkolwiek prac do sprawdzianów. Często tworzymy je razem z uczniami. Po co? No po to, by mogli stać się autorami procesu własnego uczenia się, a tym samym by byli bardziej, by stawali się bardziej samosterowni. Ustalamy właśnie zasady. I w tym miejscu powiem o ustalaniu zasad odnośnie sprawdzianów. Zawsze też dajemy możliwość uczniom poprawy, gdyż nie chodzi nam o to, jaki uzyskali stopień, ale o to, czy już się nauczyli. Każdą pracę uczeń może poprawić. Każdą. I to nie jeden raz. I ku temu też służą odpowiednio z uczniami już opracowane zasady. Dzieje się tak najczęściej na godzinach do konsultacji nauczycielskich. Co roku na początku, we wrześniu, powstaje taki harmonogram konsultacji, gdzie każdy nauczyciel umieszczony jest w tym harmonogramie. Jest godzina, jedna godzina w tygodniu jego konsultacji i znany jest on zarówno uczniom, jak i rodzicom. Nieraz może zdarzyć się tak, że ta jedna godzina jest za mało, by uczeń mógł poprawić swoje prace, by spełnił swoje potrzeby. Wówczas jest możliwość, nauczyciele bardzo otwarci są na to, by sprostać oczekiwaniom, potrzebom uczniów, a uczniowie o tym wiedzą, bo taka jest zasada, że może umówić się uczeń zawsze z nauczycielem na poprawę. Dla znacznej części uczniów i rodziców w dalszym ciągu stopnie są bardzo ważne. Ale są nauczyciele u nas, którzy mówią, że woleliby pracować nie oceniając stopniami. Niemniej jednak uczniowie zawsze wiedzą, w jaki sposób będą oceniani. I jest to też zasada, która ustalana jest razem z uczniami, czyli czy będą oceniani stopniem, czy tylko komentarzem. A no właśnie, zasady, które obowiązują w szkole. Staramy się bardzo, by zasady te były znane, by były akceptowane, no i oczywiście przestrzegane. I tak się dzieje między innymi dlatego, że całkiem niemało jest sytuacji i takich problemów w szkole czy obszarów w szkole, które wymagają, byśmy te zasady ustalili razem z uczniami. W naszej szkole od wielu lat już działa dużo kół matematycznych. No niestety nie zawsze byliśmy zadowoleni z efektów pracy na tych kołach. Dlatego też zorganizowaliśmy w naszej szkole uczniowską debatę. No w historii naszej szkoły, w tradycji naszej szkoły są debaty tak zwany okrągły stół. Szereg problemów załatwiamy z uczniami czy też z rodzicami, bo też zasiadają z nami do takich stołów, do tego stołu w naszej szkole. Ta dotyczyła kół matematycznych i uczniowie, którzy wzięli udział w tej debacie, starali się odpowiedzieć na pytanie, ale w tej debacie wzięli udział nie tylko uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia koła matematycznego, ale również obok nich zasiedli nauczyciele, matematycy. Uczestnicy tej debaty odpowiedzieli na pytanie, jakie potrzeby mają uczniowie w zakresie organizacji tych zajęć, ale też, co ważniejszym się wydaje, czego i w jaki sposób chcieliby na tych zajęciach się uczyć. No i powstały zasady. Dzięki analizie odpowiedzi ustalone zostały zasady, które są już przecież znane i uczniom, i nauczycielom, są akceptowane, bo tworzone były przez wszystkich, no i oczywiście są przestrzegane, a my liczymy już tylko na to, że przyniosą one spodziewane efekty. Pod koniec roku szkolnego można było spodziewać się, że edukacja zdalna z wiosny powtórzy się. Dlatego też w czerwcu przeprowadziliśmy w szkole badania ankietowe z uczniami, rodzicami, nauczycielami na temat opinii o pracy zdalnej. Wyniki tych badań wykorzystaliśmy do opracowania
nowych zasad albo zaktualizowanych zasad edukacji zdalnej, która w tej chwili właśnie ma swoje miejsce. Sporządzone zasady były konsultowane i z rodzicami, i z uczniami, i z nauczycielami. Dotyczyły między innymi organizacji i przebiegu lekcji, w tych zdalnych lekcji. Dotyczyły również tego, jak ma wyglądać lekcja online, czy też innych zagadnień, które są ważne z perspektywy pracy w edukacji zdalnej. Sporządzone zasady były konsultowane z uczniami, z rodzicami, a na przykład, gdzie one znalazły jeszcze swoje takie odzwierciedlenie? Otóż w dzienniku elektronicznym, w terminarzu, uczniowie mogą nawet z miesięcznym wyprzedzeniem dowiedzieć się, bo czy też wspólnie zaplanować, bo tak też się dzieje, z nauczycielami, kiedy, w których dniach konkretnie będą odbywały się, czy to na przykład lekcje online, na której godzinie, ile w ciągu dnia mamy takich lekcji zaplanowanych, też to zostało z uczniami ustalone, kiedy będą odbywały się prace na stopień, kiedy prace oceniane informacją zwrotną, czy też kiedy będą konsultacje z uczniami albo na przykład spotkania wychowawcze. Nadal pracujemy oczywiście nad edukacją zdalną, nad jej doskonaleniem, ale chciałabym wspomnieć jeszcze tu o takich ważnych informacjach, które pozyskujemy na przykład w trakcie tak zwanych wywiadówek trójstronnych. U nas nazywamy je również wywiadówkami partnerskimi, w których uczestniczy wychowawca, uczeń i nauczyciel. Dzięki temu przy tworzeniu oczekiwań, przy tworzeniu zasad bierzemy pod uwagę zdanie uczniów, rodziców i nauczycieli. A to wszystko umożliwia uczniom planować proces własnego uczenia się. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Teresko. Chciałam tutaj tak podsumować swoją wypowiedź tym, że to jest głos ucznia. Po prostu bierzecie głos ucznia pod uwagę w wielu aspektach i dzięki temu tą samosterowność umożliwiacie. Poproszę następny slajd. I teraz będzie następna osoba, która chciałabym, żeby Marysia opowiedziała ze szkoły w Piastowie, opowiedziała, jak realizują czas na rozmowę z uczniem, jak robicie to, jak i z informacja zwrotna od nauczyciela do ucznia, jak ona pracuje. Bardzo cię proszę, Marysiu. Dzień dobry. Tak jak u pani Teresy w szkole, mamy w naszym planie zawsze określoną godzinę na takie konsultacje z uczniem. To nie muszą być koniecznie konsultacje z uczniem, to może być również konsultacja z rodzicem, jeżeli taka potrzeba zajdzie. Uczeń wie o tym, kiedy mamy konsultacje, rodzice wiedzą o tym, kiedy są konsultacje, są wszyscy poinformowani. Uczeń może zgłosić się, poprawiać sprawdzian, kartkówkę, odpowiedź, tak, według swoich potrzeb edukacyjnych. Może zjawić się, żeby po prostu porozmawiać z nami. Tak? Często wychowankowie nie zawsze znajdują ten czas w trakcie lekcji czy między lekcjami i mogą przyjść sobie przed albo po, wybrać dogodny moment dla siebie, żeby przyjść po prostu i porozmawiać. Również mamy taki czas dla ucznia na przerwie, ponieważ tych przerw jest sporo. Często uczniowie tak na chwilkę, na jedno słowo zagadać coś do nas chcą, to też jest dla nich bardzo ważne, też przychodzą i pytają się. Również w czasie lekcji, zarówno w czasie pracy własnej, w grupach czy w parach, jeżeli chodzimy między ławkami, tak, między wyspami, to też uczniowie są uczuleni na to, że możemy podejść, i oni mogą w każdej chwili, potrzebują od nas pomocy, czy wolą być samodzielni i nie potrzebują żadnej ingerencji z naszej strony. Tak więc w ten sposób właśnie pracujemy stacjonarnie. A jeżeli chodzi o naukę zdalną, tutaj troszeczkę się pomieszało niestety i ja zauważyłam w mojej pracy, że uczniowie zdecydowanie nie wybierają tych konsultacyjnych godzin, tylko wolą na przykład zostać po lekcji zdalnej, poprosić, czy mogę chwileczkę porozmawiać i zazwyczaj wtedy, jak już wszyscy opuszczą lekcję, to oni zostają i proszą o pomoc, o wyjaśnienie, o różne rzeczy się zdarzają. Tak często na przykład u mnie bardzo dużo dzieci prosi o różne rzeczy, pomoc, rozmowy na czacie. Ja z nimi bardzo aktywnie czatuję,
Także i na telefonie, i na komputerze między zajęciami mamy troszkę więcej czasu, więc tam zawsze chwilkę można znaleźć i bardzo często dzieci z tego korzystają. Starsze dzieci zauważyłam, że dzwonią nawet. Więc tutaj się nawet telefony na platformie tej naszej edukacyjnej też zdarzają. W różnych dziwnych godzinach, przyznam. Tak, zdarzają się i są. Tak. A jeżeli chodzi o informację zwrotną, to oczywiście wykorzystujemy tą standardową informację zwrotną, czyli plusiki, tak, dwa plusy, strzałeczka, trójkącik i ona zawsze się u nas pojawia. Natomiast zauważyliśmy teraz, że w czasie pracy zdalnej tej oceny kształtującej, by uniknąć tej sumarycznej oceny, jest zdecydowanie więcej. I nie zawsze mamy wystarczająco dużo czasu, żeby udzielić każdej odpowiedzi, więc staramy się troszeczkę zmodyfikować również tą pracę. I na przykład ogólnie bardzo współpracujemy między zespołami ze sobą. Tak, bardzo ta współpraca, jeżeli chodzi o informację zwrotną, jest u nas taka zacieśniona i mieliśmy do ocenienia jakiś czas temu egzamin próbny klas ósmych. I tak nie za bardzo wiedziałam, jak tu ugryźć to ocenianie, ponieważ tego materiału rzeczywiście do przekazania rodzicom i uczniom było strasznie dużo. I tak, żeby bardzo dokładnie opisać to, co się tam zadziało w egzaminie, było dla nas dosyć dużym wyzwaniem. A tutaj przyszła mi koleżanka od matematyki, która podała mi pomysł i zrobiłam tabelkę troszeczkę na jej podstawie, na podstawie jej tabelki, gdzie mieliśmy wyszczególnione wszystkie umiejętności, jakie uczniowie mieli, jakich musieli podjąć, tak, jakie musieli wykazać w egzaminie. I obok było, czy dana umiejętność została opanowana, czy jeszcze nie. I wtedy bardzo moim zdaniem jasno i rodzice, i uczniowie widzą, nad czym jeszcze muszą popracować. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Można było podsumować Marysi wypowiedź, że po prostu nauczyciel gotowy do pomocy. Całkowicie. To teraz bardzo poproszę jeszcze zapowiedź warsztatu. Można poprosić o slajd? Dobrze. I to ten slajd poprowadzi Kasia Młodożeniec, też asystentka w klubie i właśnie Marysia. I on ma tytuł Pierwsze kroki w drodze do samosterowności ucznia. Tutaj zaznaczę, że faktycznie po prostu nie możemy przyjąć wszystkich osób na warsztaty, więc niestety ci, którzy się pierwsi zgłosili, to pierwsi będą na tym, ale i tak będą bardzo liczne te warsztaty. Także myślę, że na nich będzie można się nauczyć pewnych rzeczy, będą praktyczne bardzo. No i poproszę następny slajd i to jest ostatnia grupa, to jest refleksja. No i teraz a propos refleksji, czyli poproszę, żeby był czas na refleksję. I to nie chodzi o jakąś taką prostą refleksję, tylko głębszą. Nie też tylko o to, czego się nauczyłeś akademicko, tylko po prostu co to dla ciebie znaczyło, co cię zaskoczyło, czego byś się jeszcze chciał dowiedzieć. I a propos refleksji, to myśmy dopiero tą refleksję jak gdyby rozpoznali przy okazji zeszycie, jej znaczenie wielkie, ale w tej chwili wygląda na to, że bez refleksji to w ogóle tego procesu uczenia się nie ma. I chciałam Państwu zrobić niespodziankę, mianowicie mam taką jeszcze gorącą książeczkę, która właśnie wyszła, o okej zeszycie, którą napisała Agnieszka Wenda ze mną i ona jest dostępna w księgarni Civitas i ma mnóstwo pięknych, nie popatrzcie Państwo, ile ma zdjęć, ile ma rysunków, także naprawdę bardzo ją polecam, żeby się zorientować, o co chodzi w okej zeszycie. I tam w tym okej zeszycie są podane też techniki te refleksji, bardzo dużo, żeby je zmieniać i w jaki sposób właśnie urozmaicać tą refleksję. No i druga część tego działu, czy tego obszaru, to jest ten błąd. Błąd, to już było sporo o błędzie, ale mam nadzieję, że jeszcze właśnie za chwileczkę Romano coś na ten temat powie, dlatego że no ogólnie w szkole jest tak, że ten błąd no nie jest skazany, no po prostu chcemy nauczyć, żeby nie robili tych błędów, ale właśnie błąd, jeśli się nie popełniamy błędów, to znaczy, że się nie uczymy. Nie ma mowy o tym, żebyśmy uczyli się bez popełniania błędów. Poproszę następny slajd i poproszę właśnie Romana ze szkoły w Warcinie, aby nam opowiedział, jak to jest u nich z tym błędem w szkole. Proszę Cię bardzo.
Dziękuję bardzo. Słychać mnie dobrze? Tak. Dziękuję za zaproszenie do panelu. Gratuluję jubileuszu klubu SUS w imieniu społeczności szkolnej i życzę dalszego wspierania nauczycieli, będąc dla nas dalej drogowskazem, jak prowadzić efektywne nauczanie. W naszej szkole stwierdziliśmy, że aktywność ucznia ma bardzo często charakter odtwórczy. Chcemy, aby uczeń brał odpowiedzialność za swoje nauczanie. No, odpowiedzialność to piąta strategia oceniania kształtującego. Chcemy towarzyszyć, wspomagać ucznia i zaktywizować go. Ja bym powiedział, że hasłem takim naczelnym można by użyć przemienienia kopernikańskiego, wstrzymać nauczyciela, ruszać ucznia. W związku z tym w naszej praktyce szkolnej pojawiły się różne działania. Te działania, te poszukiwanie, praca nad wyzwaniami, najpierw w całościowym rozwoju szkoły, w którym byliśmy, w tym kursie początkującym i dla zaawansowanych, a teraz już w klubie SUS. I powiem, że te wyzwania, tak stwierdziłem, że one są w naszej szkole takimi krokami milowymi. Ja sam zacząłem, bo mówimy o refleksji, spotkałem się z zeszytem, kiedy jeszcze to było takie nowe tutaj w Polsce. Danusia, ty propagowałaś to bardzo mocno. I tam w tym zeszycie była taka tabelka, trzy pytania, czego po podaniu lekcji, po podaniu tematu, celów, kryteriów na lekcji, co już wiem na ten temat, czego chciałbym się nauczyć. Tak jest, no to później dostało nazwę. I po na zakończenie lekcji, czego dowiedziałem się na lekcji. No i od tego się zaczęło. Jest już nawet kilka koleżanek, które prowadzą OK zeszyty. W ogóle OK zeszyt jest taką refleksją ucznia i tylko ucznia. Wspaniałą rzeczą, polecamy. Kto zacznie OK zeszyt, ten już nie odejdzie od niego. Kolejną taką praktyką u nas w szkole to była, naszym wyzwaniem wspólnym była praca w parach. Stwierdziliśmy, że... Przepraszam, że mam przerwę. Tak. A tutaj, tak. tutaj jest, nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest taka właśnie tabelka, gdzie jest ten niebieski ten, nie wiem, pewnie nie widać, ale właśnie to jest zdjęcie takiego WCN-u. Dobra, to teraz dalej, Romanie. To będzie można zobaczyć na warsztatach zresztą. Wyzwanie kolejne, praca w parach. Właśnie chcieliśmy uaktywnić uczniów. Zadawaliśmy pytanie i uczniowie jeden drugiemu odpowiadał na pytanie, a druga osoba odpowiadała na forum, co usłyszała. Więc to i refleksja, i aktywne słuchanie. To trwało, to wyzwanie nawet przedłużyliśmy o rok, bo stwierdziliśmy, że jest ono wartościowe, ale ciągle coś nam brakowało. No, do tego, żeby była refleksja na lekcji, potrzeba czasu i przestrzeni. To bardzo dużo tego czasu trzeba, więc to wymagało i przygotowania się nauczyciela, takiego innego, mniej tych treści dydaktycznych, a więcej pracy i poszukiwania właśnie ucznia. Kolejnym takim wyzwaniem, które samo się narodziło w miesiącach od marca do czerwca, i to już to tak naprawdę nie dotyczyło bezpośrednio uczniów, ale nauczycieli, stworzyliśmy w szkole zadanie zintegrowane, które pozwoliły nauczycielom na taką dogłębną refleksję i powiem,
Powiem tak, że tworząc te zadania raz w tygodniu... Ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Tak, o co chodzi. No, zadanie zintegrowane polegało na tym, że tworzyliśmy jakąś kanwę, opowiastkę i na tej kanwie dodawaliśmy zadania związane z danym tematem. Tak? Na przykład z każdego człowiek przedmiotu. Może. Tak, z każdego przedmiotu. I tytuł był kanwą, a my opracowywaliśmy najpierw każdy ze swojego, ale później staraliśmy się łączyć te przedmioty. Mało tego, doszliśmy do tego, że zaczęliśmy robić badania, ile uczniów, jak szybko robią te zadania. Zaczęliśmy ich pytać, po prostu przeprowadzać takie prowadzić statystykę. To prawie podchodziło pod badanie naukowe, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy na to jako nasze wyzwanie i jako coś bardzo pozytywnego. Cała Rada Pedagogiczna się razem zadowolona jest, zjednoczyła się w tym, co robiliśmy. I to chyba dzięki właśnie tej edukacji zdalnej, bo nagle znaleźliśmy jeszcze dodatkowy czas na to, żeby zająć się właśnie tymi zadaniami i jak wzbudzić ucznia do refleksji, ale też nauczycieli do refleksji. Zawsze pytałem o to, zadawałem pytania, czego po tym doświadczeniu, czego byś więcej zrobił, a czego byś zrobić mniej w zadaniu, a co byś zrobił nowego, a czego byś się pozbył, co nie warto tracić czasu. Dzięki temu te zadania były coraz ciekawsze z punktu widzenia takiego metodycznego, dydaktycznego. I proszę sobie wyobrazić, że już we wrześniu, kiedy nowy nastał rok szkolny, trzeba było znowu wyzwanie sobie wybrać i dalej poszliśmy w tą refleksję, ale już jakościowo i nazwaliśmy to uczeń dokonuje wartościowej refleksji. Więc w tym roku skupiamy się na tym, żeby ona była i żeby każde podsumowanie lekcji zawierało tą refleksję. Więc na tym się skupiamy. To jest możliwe też w edukacji zdalnej. I teraz tutaj właśnie o tym, jak te działania przekładają się na tą samosterowność, które były podjęte. No więc one bardzo dobrze pasują, bo tak, i w tych zadaniach zintegrowanych, i w tych rozmowach w parach, w pracy w parach, i teraz w pracy nad refleksją ucznia, nie ma oceny, więc doceniamy tego ucznia bardziej, cieszymy się za każdą jego wypowiedź, za każdą prawie dobrą wypowiedź. Dajemy światło do popełniania błędów. Jesteśmy gotowi do pracy z uczniem nawet poza lekcjami. I tak czasami jest. I tutaj też chyba Beata o tym mówiła i Teresa, że mamy czas na tego ucznia. No, używamy informacji zwrotnej też. Uczniowie używają informacji zwrotnej, także już to jest taki wyższy poziom. No i zapewniamy wybór też uczniom, tak? Te zadania zintegrowane też były wyborem. Dziecko miało zrobić 3 na przykład, tam było więcej zadań, 5 z 7 na przykład. I nie były one oceniane. O warunkach, jakie muszą być spełnione, żeby ta refleksja zaistniała, to już była tutaj mowa.
co sprzyja, co przeszkadza. No ja tylko jeszcze raz powtórzę, że relacje z uczniem, nauczyciel, uczeń, jak są dobre, to i uczeń będzie chętnie wykonywał zadania. Zaciekawienie, zainteresowanie się nauczycielem tym, czym pasjonuje się uczeń, to też sprawia to, że uczeń chętnie z tym nauczycielem rozmawia. No, było tutaj dużo o zapewnieniu bezpieczeństwa, dbaniu o pozytywne emocje, no, czas i przestrzeń mówiłem, i dostarczanie nowych doświadczeń. A co przeszkadza? No, nieuwaga, brak koncentracji, pośpiech, niezaspokojenie potrzeb. Narzędzia, które stosujemy w naszej praktyce i w stacjonarnej, i zdalnej, może być to dobrze, czy to się sprawdza, to są heksy, OK zeszyt, metoda niedokończonych zdań, tablice klasowe refleksji, to takie, to może pewnie też no, można chyba, zrobić chyba zdanie. Nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać. Tak, ale dokładnie. Jeszcze powiem, pudełko refleksji, tabelka z pytaniami, kostka dydaktyczna na podsumowanie lekcji, no, tego jest, tych narzędzi jest dużo i one zostaną też pokazane na warsztacie o refleksji i błędzie. Błąd nie jest, żeby był błąd, musi być podjęte działanie. Żeby uczeń zrobił błąd, musi uczeń zacząć to zadanie. I szkoła jako instytucja jest po to też, żeby dziecko mogło próbować różnych rozwiązań w bezpiecznych warunkach. Człowiek uczy się na błędach. Dziękuję bardzo i chciałam tutaj jeszcze zaznaczyć, że jak nawiązał Roman do takiej, której Natalia chyba mówiła, o takiej ważnej sprawie, mianowicie o motywacji. To znaczy te wszystkie działania, o których nasi tutaj paneliści mówili, mają na celu to, żeby zmotywować ucznia. No jeżeli on ma wybór, jeżeli ma możliwość uczestniczenia, pytamy go o różne rzeczy, to wszystko wzmaga jego motywację. I motywacja jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia przy tej podstawie programowej i przy tych wymogach, które są. Dlatego i też jeśli może podejmować refleksję, to wtedy też również to go motywuje do tego, bo ktoś go słucha, on może coś z siebie dać, a nie tylko odtwórczo. Poproszę następny slajd. I to jest zapowiedź warsztatu, który ma tytuł Błędy i refleksje, drogowskazy czy bariery w uczeniu się. I on poprowadzi Małgosia Borowska-Leszczyszyn, też asystentka w klubie SUS i liderka ze szkoły w Warcinie. My już właściwie kończymy tutaj nasz, jakbym mogła poprosić następny slajd. Właśnie, tutaj jeszcze taki widać pociąg do uczenia się tutaj jest narysowany. Zachęcamy do tego, żeby próbować. Nawet małe rzeczy, które próbujemy, nawet dawanie wyboru w małym zakresie już powoduje, że uczeń zaczyna myśleć o tym, że on się uczy dla siebie, a nie dla stopni na przykład. Także bardzo Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo i żegnamy się do następnego prelegenta chyba, tak? Dziękuję bardzo. To ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za cudowne obejrzenie samosterowności niczym kule pod każdym względem. I gdybym chciała podsumować jednym zdaniem, bo tyle mam czasu, wszystkie Wasze wypowiedzi, to chyba nie potrafię, wybaczcie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to po prostu bardzo, bardzo dziękuję. Pięknie nawiązaliście do pierwszej wypowiedzi Williama i uzupełniliście skrzynkę, tą podręczną skrzynkę nauczycielską, z której można na co dzień korzystać. I za to bardzo Wam dziękuję.